całej Polsce spada liczba zakażonych SARS-CoV-2. Postanowiliśmy sprawdzić, jak doniesienia medialne przekładają się na funkcjonowanie szpitala rejonowego w Raciborzu i jakie plany względem placówki mają władze szpitala. Obecnie jest zajętych 11 łóżek z dostępnych 93. Liczba chorych spada, szpital stara się więc wracać do normalności i od wielu miesięcy przyjmuje zarówno pacjentów covidowych, jak i tych niecovidowych. W tej chwili szpital działa, wszystkie oddziały zabiegowe są hybrydowe, natomiast normalnie działa dzienny oddział chemioterapii, działa normalnie położnictwo i ginekologia, działa normalnie pediatria, oddziały wszystkie zabiegowe, czyli chirurgia, ortopedia, otolaryngologia i okulistyka, działają też i dla pacjentów, zabezpieczają pacjentów i covidowych, i normalnych, ale przyjmują w systemie planowym. Największy problem Raciborza to brak izby przyjęć, ale wkrótce się to zmieni i nie będą musieli jeździć do sąsiednich miast. Jeżeli nic się nie wydarzy i nie będzie jakichś odgórnych zaleceń dla nas, to otwieramy izbę przyjęć od 1 sierpnia. W ślad za tym uruchamiamy również czystą internę, bo ona będzie nam potrzeba również od 1 sierpnia. Także powoli wracamy z lokalizacją też oddziałów zabiegowych na swoje miejsca. Przeorganizowujemy szpital w sposób już taki kompletny. Troszkę to trwa, ale niestety dzisiaj te pomieszczenia po prawie półtorej roku wymagają też pewnego liftingu. Sale zostaną więc odświeżone i przygotowane na przyjęcie pacjentów. Dyrektor przypomina, że mimo spadku zachorowalności warto wciąż przestrzegać obostrzeń, jednocześnie zachęca do wzięcia udziału w szczepieniach. Poszło gładko, jeżeli chodzi o starsze roczniki, natomiast jak zbliżamy się do młodszych ludzi, to jest jakiś opór przed szczepieniem, także zachęcam, warto się szczepić, trzeba się szczepić. Są możliwości do zaszczepienia, są szczepionki, mamy w zasadzie dostęp do każdych szczepionek, najwięcej jest Pfizera, także oczekujemy Państwa, można przychodzić bez dzwonienia, bez zgłaszania się, przyjść i się zaszczepić. Przypominamy, że obecnie w Raciborzu można zaszczepić się zarówno w szpitalu, jak i w punkcie powszechnym szczepień przy ulicy Wileńskiej.